12 września w Zamku Sieleckim odbył się wernisaż wystawy Zakład Fotograficzny Bracia Altman – Fotografujemy Wszystko i Wszędzie. Poświęconej niegdyś funkcjonującemu zakładowi fotograficznemu znajdującego się na terenie Sosnowca. Kiedy on funkcjonował, cieszył się bardzo dużą renomą, ponieważ wykonywali zdjęcia bardzo dobrej jakości. O tym właśnie świadczy ten ogrom zdjęć, który się zachował do naszych czasów. Magistrat Sosnowiecki nadal wykonywał zdjęcia właśnie u Altmanów. Korporacje bardzo duże, zwykli ludzie, więc tutaj mamy obraz Sosnowca, ludzi z okresu międzywojennego, który wzbogaca naszą historię. Nie sposób mówić o historii regionu bez marki Altman. To jest historia miasta, zresztą to jest niezwykle istotne, patrząc nawet ten aspekt rodzinny jest też niezwykle radosnym świętem, ponieważ rodzina, która tu przyjechała oglądać zdjęcia swojej rodziny, zobaczyła się dzisiaj pierwszy raz. Także myślę, że nawet teraz, jak robią zdjęcia, jeszcze nie widzieli samej wystawy, ponieważ myślę, że zachwycają się też swoim otoczeniem. Ale sama wystawa pokazuje historię tego miasta, pokazuje ludzi, styl ubierania, jak to wyglądało, pokazuje także nasze obiekty, miejsca, które wyglądały, nawet na urząd miasta, który jest pokazany, który stoi w szczerym polu. Na tym zdjęciu pokazuje, w jaki sposób majestatycznym był obiektem. Także myślę, że to jest takie bardzo ciekawe wydarzenie, i które pokazuje historię i pokazuje możliwość spojrzenia, jak to miasto się zmieniało i jacy tam byli ludzie. Fotografowano do celów też takich reklamowych, do tego, żeby zachować właśnie część świata, który wtedy istniał. Tak jak my chodzimy do fotografa i zatrzymujemy, można powiedzieć, w kadrze tą swoją teraz wyjątkową chwilę. Dlatego tak naprawdę, idąc również na cmentarze, możemy zobaczyć zdjęcia wykonane, które są podpisane bracia Altman, ponieważ wykonywali bardzo różny rodzaj fotografii, ale zatrzymywali właśnie nas, ludzi, w obiektywie na tą krótką chwilę. Na wernisażu pojawiło się wielu gości, między innymi Shevach Weiss, były przewodniczący Knesetu i ambasador Izraela w Polsce, a także krewni braci Altman, w tym wnuk Stanisława, Robert Altman. Jestem zawsze bardzo wzruszony, gdy przyjeżdżam tu do Sosnowca. To nie jest mój pierwszy raz, byłam tu już wcześniej, ale ja i moja siostra mamy świetne wspomnienia przekazane przez naszego ojca, więc wizyta tutaj jest dla mnie zawsze bardzo emocjonująca. Muszę powiedzieć, że nie wiedziałam, że praca mojego dziadka była aż tak ważna, nie doceniałam ją. Mój ojciec opowiadał mi o tym, że atelier było ważne, ale nie wiedziałam, że aż miało tak duży wpływ na rozwój tego miasta. I muszę przyznać, że jestem bardzo dumny z bycia wnukiem Roberta Altmana, który miał tak duży wpływ na rozwój Sosnowca. Wystawa w Zamku Sieleckim potrwa do 19 listopada. W międzyczasie zaplanowano wykłady towarzyszące. Szczegółowe informacje i harmonogram można znaleźć na stronie zameksielecki.pl.